Ze sklepów znikają już ostatnie walentynkowe serduszka w kolorze żarówiastej czerwieni. A ja znowu o miłości, ale spokojnie, nie będzie głodnych kawałków o wyznaniu, uczuć i sprzedawaniu patentów na skuteczny podryw. To mogę na brief, jak ktoś bardzo chce. Tutaj opowiem, jak o miłości mówią ludzie, którym nie w głowie jeszcze śluby i poważne związki. W języku ogólnym o zakochanych mówi się, że śnił się na czyjś widok, robią do kogoś maślane oczy, mają motyle w brzuchu, że ludzie zakochują się od pierwszego wejrzenia lub na zabój, że tracą dla kogoś głowę, co osobiście wolałbym nie, czy nie widzą poza kimś świata. Mam wrażenie, że moje pokolenie, które w grach komputerowych wyrobiło sobie nawyk kontrolowania uciekających minut, nie chce tracić czasu na takie wydumane określenia. Jesteśmy bardziej konkretni. Dowód? Proszę bardzo. Te wszystkie określenia, które właśnie wymieniłem, da się zmieścić w jednym anglojęzycznym określeniu crush. Słowo wieloznaczne, wielofunkcyjne, ale w każdym znaczeniu dotyczące zakochania i zauroczenia. Trochę wam o nim opowiem. Tak się składa, że nie żaden śpiłkolot, ale właśnie crush był najczęściej używanym młodzieżowym słowem w 2021 roku. Pokazują to obiektywne badania, o których możecie poczytać tutaj. O tych zakumanych i wziętych z sufitu mówiłem w poprzednim odcinku. Konia z rzędem, albo ponoszę niezły gift temu, kto mi powie, jak to się stało, że crush, angielski czasownik pełen złej energii, który oznacza tyle co zgnieść, skruszyć, zdławić, zniszczyć, i jeszcze kilka innych rzeczy oznaczających kompletną bądź częściową destrukcję, stał się nagle określeniem z zakresu miłości. Ktoś coś? Jak to się stało? Nie wiem, ale tak właśnie jest. Crush to dzisiaj po pierwsze zauroczenie, fascynacja, a po drugie ktoś, do kogo wzdychamy, kto nas bardzo fascynuje. To źle, że miłość, choć ślepa i głucha, idzie gdzie zechce i czego chce, słucha. Można powiedzieć, ale cię crush dopadł do kumpla, który nie śpi po nosach przez jedną długonogą blondynkę z drugiej klasy. Ale też oznajmić swojej paczce z dumą, to jest mój crush, pokazując zdjęcie ślicznotki na Instagramie. Ale uwaga, crush to nie zawsze uczucie bezpośrednio związane z miłością. Czasem chodzi o taki rodzaj zakochania, jak znanej aktorce, która nigdy na nas nawet nie spojrzy. Zdechanie do piękności ze szklanego ekranu to też crush. Można na kogoś mieć crusha, jeśli ci się po prostu podoba lub bardzo podoba. Crush to słowo angielskie, ale powoli się polonizuje. Pewnie, że gdy będziesz gadać z kumplem z Australii, napiszesz crush przez C i SH. Ale z polskimi ziomkami możesz już pisać crush. Zezwalam, więc korzystajcie. Crush to taka forma w granicach rozsądku i prawa. Takie sobie uczuciątko, maślane oczy, te sprawy, zabujanie się. Kiedy jednak wymyka się spod kontroli, a uczuciątko zmienia się powoli w uczucicę, to crush transformuje się w, uwaga, psychofana. To jest trochę jak Piękna i Bestia, jak jasna i ciemna strona księżyca. Crush, niewinny i miły. Psychofan, postać zakochania prawie chorobowa. Jedna ważna rzecz. Crush może dotyczyć uczucia, które jest odwzajemnione. Psychofan to jednak zawsze jednostronna fascynacja. I to taka, która może okazać się co najmniej uciążliwa dla tej drugiej strony. To jeszcze nie stalker. Raczej nie ma szans na to, że będzie ktoś nachodził w domu i straszył podczas joggingu. Ale na pewno już nie miły miś, który wzdycha tylko na odległość. O psychofanach najpierw mówiło się w kontekście gwiazd. Te najpopularniejsze przyciągały świrów gotowych tapetować pokój zdjęciami i jeździć na występy. Muzycy rockowi na przykład od dawna mają swoje groupies. Psychofanki, które jeżdżą za nimi na każdy koncert, i z tej fascynacji są gotowe na spotkanie w garderobie. Dziś nie trzeba aż takich poświęceń, żeby zostać psychofanem. Pojęcie się jakby trochę ugrzeczniło. Choć może niekoniecznie. Kiedyś na przykład
pierwsza babcia polskiej sceny muzycznej, Maryla Rodowicz, którą zresztą nawet lubię, twierdziła, że prześladował ją psychofan. Nie wiem, może chciało się pochwalić. W każdym razie, psychofan to taki jakby psychiczny fan, ale fana tego typu może mieć dzisiaj każdy zwyczajny człowiek. Ładna dziewczyna z naszej ulicy albo nieco przystojniejszy nauczyciel. Chociaż kiedy używają tego określenia dla Beki, więc właściwie oswajają się je śmiechem, traktuje jako dowcip. Zobaczcie to na wykresie. Dotąd mniej więcej mamy kraszowanie, potem zaczyna się strefa psychofana. Tak z 3 stopnie wyżej. I to by było mniej więcej tyle w temacie. Pokażę wam to jeszcze w skrócie, żebyście mieli ściągę. Crush lub crush, określenie z języka angielskiego, które dzisiaj oznacza stan zakochania, fascynacji albo osobę, do której się wzdycha. Może chodzić o uczucie odwzajemnione, ale nie musi. Może chodzić o to, co łączy parę, ale też o fascynację celebrytą. Psychofan, człowiek, który na początku czuł coś na kształt crusha, ale potem się nieco zradykalizował. Jest fanem celebryty albo osoby, którą zna, tyle że z takim, którym ma lekką obsesję, a nawet potrafi być natarczywy. W wersji light psychofan to ktoś zapatrzony w swojego fana jak w obrazek. Czasem używa się tej formy ironicznie. Zadanie na dziś. Wyjrzeć przez okno i mi sprawdzić, czy nie czai się za drzewem psychofan. A ja tymczasem kończę odcinek o dziwnych formach miłości. Like, subskrypcje, polecanki wśród znajomych, mile widziane. Na rap.